Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii z Amanda the Adventurer. Kochani, w sumie ten kanał był już stworzony właśnie na zasadach gier horrorowych, aczkolwiek no potem delikatnie tą koncepcję już zmieniliśmy. W ogóle niedługo najprawdopodobniej nastąpi taki całkowity rebranding naszego kanału, aczkolwiek no wasz kochany Shiro oczywiście zostanie. Jest polski, dobra. Ustawienia graficzne sobie na szybko zmienimy. Nie chcę synchronizacji pionowej. Bardzo wysokie, ultra. Ultra to są ostatnie. No i kochani, szczerze powiedziawszy, wiem tylko, że przeprowadzamy się w tej grze do nowego domu i na strychu znajdujemy kasety. Właśnie z programem Amanda The Adventurer. Nie wiem dokładnie, o co z tym chodzi. Widziałem, że gra była dosyć mocno popularna, ale przez mój cholerny zabieg no niestety nie zdążyłem jej wcześniej nagrać. I nawet już teraz, jak będzie chujowa, to jej nie zwrócę. To jest ciężkie, bo sobie na gry wydaje taką kasę, że o ja pierdzielę. Ale mniejsza. Ogólnie niedługo czeka nas jeszcze z pewnością Mind Scanners, Super Liminal oraz Darkness Under My Bed. No ale dobra. To co? Zaczynamy chyba, nie? Zaczynamy. Riley, jeśli to czytasz, to znaczy, że już mnie nie zobaczysz. Chyba, że w następnym życiu. Chciałbym móc ci wszystko wytłumaczyć, ale nie wiem, ile pozostało mi czasu, a jest jeszcze całe mnóstwo rzeczy, które muszę zrobić, zanim odejdę. Piszę ten list z dwóch powodów, by się z tobą pożegnać i przekazać ci w spadku mój dom w Kensdale. Nie wiem, czy nie popełniam teraz błędu i bogowie wybaczcie mi, jeśli tak jest, ale musisz coś dla mnie zrobić, gdy już się zadomowisz. Idź na strych, poszukaj tam taśmy VHS i obejrzyj. Ostrzegam cię jednak, że gdy już to zrobisz, nie będzie odwrotu. Uważaj na siebie, skarbie. Zawsze twoja ciocia Kate. Gra wykorzystuje funkcję odmyszego zapisu. Dobra, świetnie. Tylko czemu myszka nam została? Aha, rozumiem, że to jest celowy zabieg. Jako pewnie jakiś taki nasz celowniczek. Co to jest? Łapka na myszy. Ale nie nastawiona. I bez myszy. To ważne. Czas nie jest prawdziwy. Czas nie jest prawdziwy, to dobrze wiedzieć. Jest kłódka. I to nie taka normalna kłódka, tylko kłódka z... Tu czas leci. Kłódka z literami. To trzeba pamiętać. Tu coś jest? Nie, tu nic nie ma. No, ale czas jest chyba dobrze przedstawiony z tego, co widzę. Jest jakiś piekarnik, owocki. Masz jabłuszko. Nie? Nie. Nie chcę jabłuszka. Da się podnosić rzeczy, nie wiem po co. Przytrzymywanie nie daje nam jakiegoś super rzutu. Prawy i lewy też nie. Mamy kolejny kod, tym razem z cyframi. Dobrze wiedzieć, nie będziemy tu nic zmieniać. Nie będziemy tu nic zmieniać. Oho. Można zagrać melodię z Minecrafta. Kiedyś umiałem. Trzecia 45, przepraszam. No to definitywnie nie jest nasza godzina. Są budziki ustawione. Chyba. 11.45, pierwsze 45, 11.45 rano. Nie, to się ustawia. Ale głupi jestem, no tak, to jest PM, AM. A która była? Była godzina... Czy czas tu leci? Trochę, no nie jest dobrze tutaj ten zegarek.
właśnie, to mi nie pasiło. Mniejsza. Widzę tu większe tajemnice. Jednej wskazówki brakuje. Ja pierdzielę, ile tu będzie tajemnic. Ile tu będzie tajemnic? Porażka. Stopnie. Mam nadzieję, że to nie są Celsjusze. Może i są? Jakieś pomarańcze. Haha, wyskoczyło. Dobra, tu jest kolejna kłódka i tu mamy kolejne cztery cyfry. Ja nie powinienem w takie gry grać w ogóle nawet w tej chwili, bo ja się nie mogę denerwować. To dopiero jak mi coś wydyga. To dopiero jak mi coś wydyga. Nie, to nie działa. Kolejna notka. Aha, ale to było... to było z intro. Droga pani Park, wiem, że minęło sporo czasu, odkąd ostatni raz mnie widziałaś. Przysięgam, biblioteka była niekiedy jedynym miejscem, w którym czułam się bezpiecznie. I zawsze będę ci za to wdzięczna. Za bycie kimś, komu wiedziałam, że mogę zaufać. Jednak znowu tego potrzebuję. Potrzebuję twojego zaufania. 2 lata temu zniknął mój młodszy brat, Jordan. Tak po prostu. Z dnia na dzień. Po tym zdarzeniu moi rodzice już nigdy nie byli tacy sami, a teraz również ich już nie ma. Po prostu nie poradzili sobie z żałobą. To złamało ich serca, a w końcu doprowadziło do ich śmierci. Policja uznała, że ktoś zgarnął Jordana z ulicy. Jakiś wariat go zwabił i złapał. Po prostu jakiś dziwak, co nie? Teraz zwykła tragedia z przedmieścia. Ale ja wiem, że chodzi o coś więcej. I wiem, że ty też to wiesz. Myślałam, że jestem sama. Nikt mi nie wierzył, gdy próbowałam o tym mówić, ale... Słyszałam o badaniach, które prowadzisz. Takich, jakich normalni ludzie nie prowadzą. Nie wiem, może to tylko... moja wyobraźnia, ale musiałam spróbować. Dokumentacja szkolna, skargi na zachowanie. Spotkaj się, by zbadać niewyjaśnione sprawy zniknięcia. W twoim sąsiedztwie. Wow. Cześć, ciociu Kate. Bardzo dziękuję za te wrotki. Poszliśmy wczoraj z tatą pojeździć na nich nad jeziorem. Przewrócił się, ale nie mów mu, że wiesz o tym ode mnie. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć się z tobą podczas wakacji. Kocham cię, Riley. To jakieś symbole. Kiedy doszło do zmiany? Budynek wciąż tam stoi, że wciąż tam jest. Sprawdzenie go to za duże ryzyko? Transfer energii. Było widać oznaki. Śledztwo TR trwa. Potencjał do dynakinezy. Certyfikat. Niniejszy certyfikat został wręczony Kate Park za jej poświęcenie i osiągnięcie w dziedzinie bibliotekoznawstwa dla dzieci. 12 marca 1993 rok. On oglądał ten program, wiesz? Na początku było naprawdę słodko. Pamiętam, że kiedyś nawet mówiła się rodzinom z młodszymi dziećmi, żeby go oglądały. Był po prostu taki, no nie wiem, uroczy. A potem zrobiło się dziwnie. Widziałam, jak Jordan stał przed telewizorem. Zachowywał się jak w jakiejś hipnozie i to wyglądało tak, jakby ta mała dziewczynka mówiła do niego. Mówiła naprawdę dziwne rzeczy. Wiem, że w większości ludzi tutaj nie wierzy w rzeczy, którymi się zajmujesz i nie chodzi mi o bibliotekę. Tylko o te inne rzeczy. Po prostu nie chcą spojrzeć prawdzie w oczy, że dzieje się tu coś naprawdę złego. Możemy się spotkać i porozmawiać? Nie chcę tutaj więcej pisać na ten temat. Czuję, jakby ktoś patrzył mi na ręce. Pozdrawiam. Joanne Cook. Dobra. Wszystko przeczytaliśmy chyba. Creepy Lala. To nie jest dobre. Grzybki. Ale nie da się zabrać wszystkich. Ej. Okej, czyli będziemy podlewać kwiatki. Ten jest wyrośnięty nawet chyba już. Te nie są wyrośnięte.
Ano. Ciekawe. Ale tu były te symbole. No właśnie. No dobra. Amanda. Kuchni, okej. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. Today we're going to make an apple pie. My favorite is peach pie. What's your favorite kind of pie? Mhm. Jaki? Brzoskwiniowy, jabłkowy, placek i tiramisu. No. Nie, nie mogę pisać chyba. Tiramisu mamy, o. That sounds delicious. Today we're going to make an apple pie. First, we need to cut the apples. Do you know what we can use to cut the apples? We can't use that. Jak nie? You. We can't use that. Czego możemy użyć do pocięcia jabłek? Nie rozumiem. We can't use that. Ale jakie było pytanie? Good job. A. We can use a sharp knife. I don't think we're supposed to do that by ourselves. It's always good to be brave when you're by yourself. Look, I'm a pirate. Ha. That doesn't seem safe. Okay, Wooly, let's cut the apple. That was hard. We have almost everything we need to make our pie. We just need some sugar. Do you know where we keep the sugar? Is it in the pantry, the refrigerator, or the sink? Gdzie cukier? No, no w szafce. Nope, try again. Ej, no albo jestem idiotą. Don't you want to help me? Tu. Great! Let's make a pie! Dobra. Can you smell the apples and cinnamon? Okay, it's time to bake a pie. First, preheat the oven to 425... I don't think we should be using the oven by ourselves. We should always ask a parent to help. I'm not sure where they are right now. We're on our own, Wooly. First, preheat the oven to 425 degrees. Then, put the apples into the pie tin. Now, put it in the oven and bake it for 40 minutes. Our pie is ready! I can't wait to eat it! Wooly, let's have some pie! 425 stopni. 40 minut. Wow! Dobra, 425 na 40, na 40 minut. O! To były brzoskwinie. Placek brzoskwiniowy serio. Taki achievement poleciał. No dobra, a mogę zrobić to w ten sposób? Że dam jabłuszko jednak. Ej no. Ej, nie da się. Chamstwo. Kurde, nie chciałem tego. O. Da się. Udało ci się upiec placek.
I mamy brzoskwiniowy i mamy zwykły. A ja chcę brzoskwiniowy. Where's the birthday girl? Usually my mom holds my treat money. Well, come on, Lauren, we have a special surprise for you. Here's what I have. Who's ready for ice cream and cake? She's busy with her best friend. Is that show on 24/7? It's like she didn't even hear me. And we need to talk about some new TV rules. You know what? Hold on. Let me try. I want to capture the big surprise on video. Lauren, honey, we got cake and ice cream. We got your favorite, mint chocolate chip. Come on, baby. We can watch Amanda another time. It's so much fun. Lauren? To buy your own. Everything okay? Lauren? Lauren? I love mint chocolate chip. Oho, ta gra ma głębsze dno. Holy moly guacanoli. Dobra, obejrzane kasety położymy sobie na biurku. No kurde, faja. Nie ma blaszki. Chyba, że upiekłbym od razu tamto. Nie pomyślałem. Ej, wybaczcie mi za takie moje głupie myślenie początkowo. Nie wiem, jak to w ogóle gra działa, dlatego początkowo może mi to iść dosyć topornie. Dobra, Amanda, w twoim sąsiedztwie. Hi friends, I'm Amanda. And I'm Wooly. What do you like best about your neighborhood? That's great. I like that there are so many friends in my neighborhood. Today, I want to send something special to my friend. First, I need to go to the store to buy them a card. Do you know where the store is? Kurwa, ta gra jest dziwna. No, store jest tu. Good job! Let's go to the store! Let's pick out a card. My friend helped me when I was sad. What kind of card should I send them? Ona mi wysłała, jak było jej smutno. Do you think that's what they need? No czemu nie? Może jej teraz też jest smutno, albo że jest dobrze. Great! I found the perfect card! Time for the next errand! When friends do nice things, it's important to thank them. I want to get my friend a special treat. Can I have a special treat? I want to get my friend a special treat. Where can I buy a treat for my friend? No, pewnie w cukierni, czy w piekarni. Good job! Let's go get that treat! Aha. Everything smells so good. I want to buy my friend some cookies. Can you show me where the cookies are? Chcę jej zrobić na przekór, teraz naprawdę. I don't think my friend will like that. A ja ci mówię, że się spodoba. I can't mail that to my friend. No kusi. To? I want the cookies! Sold out. Those look so tasty! We just have one more stop in the neighborhood! The package is ready for my friend! They live pretty far from me, so we need to mail it. Wow, it's getting late. Most of the stores are closed. We probably can't send that now. I have to send this to my friend. It's time to go to the post office. Let's send this package to my friend. Their name is... Wait, I don't remember. Can you help me? We can come back tomorrow. You don't have to send that now. No, I have to send this to my friend. Help me. Who does the package need to go to? Nie wiem. Nikt. No, that's not my friend's name. Mm.
Nie no, Korci napisać dupa, ale nie. Dobra. You have to know their name. Nie! Great work! Kate. Now we can send this to my friend. I hope she likes the cookies. Kate. To była Kate. O kurde. Tam było, tak, tam było. O nie. O nie. No nie, nie wiedziałem, że tak trzeba uważać na to. Chcecie to jakieś forwardować? TBF. Ciało w ogóle. That's not the store, silly. Wkurzamy ją jeszcze. It says store on it. I'm kind of in a hurry here. Good job! Let's go to the store. Let's pick out a card. My. Wpuśćmy trochę. It's not their birthday. Do you think that's what they need? What do you say when someone helps you? Nie wiem. Great! I found the perfect. TBF. Wow, your friends must love your treats from the post office. I hope all the treats are stale by the time we get there. Can you show me where to go? Jeszcze nic nie da. Good job! Let's go get that. I don't think my friend will like that. I can't mail that to my. I want the cookies! Those look so tasty! TBF, dobra. Ej. Great work! Now we can send this to my friend. I hope she likes the cookies. Amanda. TBF. TBF. Nieważne. Chciałem coś wykminić, ale mi nie wyszło. Lecimy z kolejną kasetką. Oh, it's you. Whatever you do, don't. Oh no! Wooly had an accident. An accident is when something bad happens, but it's not anybody's fault. Accidents can happen in your house, at school, at the playground. You can get hurt almost everywhere. At 3:45 this afternoon, we were playing and Wooly tripped and fell. I didn't trip. Where on Wooly does it look like he got hurt? Oh, nie. That part of Wooly looks fine. No nie wiem. Kolano? That's right! Wooly hurt his knee. Who can help when you are hurting? I don't think they can help. No lekarz z pewnością. Albo doktor. Ale lekarz to będzie.
To też pasuje. Don't you want to help Wooly? Musiałem. What? Are you even here? Try again. You're almost there. I'm wasting my time and I'm running out of patience. Nie mogę inaczej. Let's take Wooly to the hospital to see a doctor. Which room should we go into to find the right doctor to help Wooly? Ja bym poszedł na pewno do dentysty. I don't think that doctor can help Wooly. Od serca jest, Boże. Nie pamiętam. Wooly's in a lot of pain. Ej, czekaj, ta Shiro ma pomysł, ja tu widzę, tak, widzę zegarek. Gdzie mam, kurwa, telefon? A tu mam telefon. Tu jest telefon. Ja sobie zrobię, chociaż mogę screena sobie faktycznie zrobić, ale potem nie chce mi się wychodzić do ekranu. Zrobię fotę. O. I pyk. Please help me get to the right doctor. Nie. Come on, let's get Wooly fixed up. Amanda, this really hurts. When is the doctor going? The doctor isn't here right now. Let's see how we can help Wooly. Which tool can we use to check Wooly's injury? The heart monitor, the X-ray machine, or the scale? Kardiolog jest od serca. Ja bym najpierw mu zmierzył puls. Serce. That won't help Wooly. Dawaj heart rate'a. Uwaga, ile ważysz? I'm scared. What should we use? That's fine. Now we can look at Wooly's bones. Nic więcej nie widzę. Ale tam jeszcze mówiła chyba 9.40, ale nie jestem pewien. To tak miało być? Nie w tą stronę. Chociaż chyba lepiej by było w tamtą stronę kliknąć sobie. Ej, ja coś muszę chyba zobaczyć. Kurde. Wydawało mi się, że tam była 9.40 na samym początku. Nie przeanalizowałem tego. Dobrze, że mam te fast forwardy. Lekarz. That part of Wooly looks fine. A nie. Hurry up, he's hurt. That's right. Wooly hurt his knee. Who can help when you are hurting? Kurde. Let's take Wooly to the hospital to see a doctor. Which room should we go into to find the right doctor to help? To. Come on, let's get Wooly fixed up. That's fine. Now we can. To nie jest to. To było gdzieś na samym początku i to było w tekście. Oh, it's you. Whatever you do, don't. Oh no! Wooly had an accident! An accident is when something bad happens, but it's not anybody's fault. Accidents can happen in your house, at school, at the playground. You can get hurt almost everywhere. At 3:45 this afternoon, we were playing and Wooly tripped and fell. I didn't try. Where on Wooly does it look? 3:40. That's right, Wooly. Let's. Ja zapomnę. Come on, let's
3:40. Nie 9, 3. Ale tam było źle zrobione. Tam było 3:45. Ale to już nie przechodzi. Następny był... Już państwu mówię. 4:30. No, to by było to. Ale nie idzie. Więc jeszcze może być 10:50. Też nie idzie. No to nawet zegarek podobny jest tutaj na 4:30. Nie rozumiem. Kurwa nasz... Jezus Maria. To jest 6:20. Jak to się zdarzyło, nie wiem. I rozumiem, że jeszcze zostało tutaj do zrobienia. 22:50. Czyli tak, 10:00. I... Kurde. Piąta piętnaście. Pewnie jakiś kod będzie tu. Aj, tu był se... I wcześniej. Dziwne. Okej, moi drodzy, przepraszam was za to cięcie, ale no niestety przy moim problemie żołądkowym w tej chwili... No co jakiś czas muszę sobie robić takie przerwy, bo inaczej... What? Ej, zobaczcie, że te wszystkie roślinki się pochowały. Ciekawe. No to był safe na 100%. I tak, ciekawe... Właśnie, no bo ogólnie... Co my zaczynamy zrobić? To jest dobre pytanie. Kaseta to jest chyba ta stara, prawda? I wypadki. Kaseta zniknęła tak w ogóle. Ciekawe. Ralka się nie zmieniła, nic a nic. Bo nie widzę, żebyśmy mieli coś do wzięcia. U kasety również żadnej nam nie wyrzuciło. Jest godzina, no, 5:15, tak? 5:15. Ale gdzie tu można cyfry wpisywać? No tutaj się nie dało, to były chyba tylko liczby. Litery. No właśnie. To były tylko litery. 5:15, może tu? Zero pięć. Nie. Tu jeszcze było.
0, 5, 1, 5. Nie? No chyba nie. Ja czegoś nie widzę i do takiego oczywistego totalnie. 0, 5. No jak tak moje nagrywanie będzie wyglądać niedługo, to będzie ciężkie. No to nie jest to. To nie jest to. Najgorsze jest to, że nie wiem, gdzie to wpisać. O, czy coś zmieniło? Tik-tak, poznajcie sama. Tik-tak. Jakiś nóż jest wybity. Ale chciałem to przeczytać. Poznajcie sama, autorstwa Lacey Mitchell. Sam Colton nie spodziewał się, że zostanie ojcem ikony miasta. Jednak ostatniego lata stało się jasne, że jego program w telewizji publicznej Amanda The Adventurer oraz tytułowa bohaterka są czymś bardzo wyjątkowym. Dla tego samozwańczego, strudzonego pisarza wszystko zaczęło się od adopcji córki i znalezienia nowego spojrzenia na życie. Ostatnio spotkałem się z samym na słynnych truskawkowo-bananowych naleśnikach w Sunflower Diner. Rozmawialiśmy o znaczeniu wyobraźni, codziennych przygodach i przyszłości Amandy, przepraszam. Lacey sam nie ma dnia, żeby moje dzieci nie mówiły o Amandzie i jej przygodach. Czy kiedykolwiek marzyłaś, że ten mały program stanie się tak wielkim hitem? Tam niewiele potrzeba do szczęścia, prawda? Myślę jednak, że w prostocie jest coś eleganckiego. Może nie mam budżetu na dużą produkcję, ale szczerze wierzę, że duch naszego programu wynagradza to z nawiązką i jestem naprawdę wdzięczny, że to jak miasto przyjęło moje dziecko, przepraszam. I to jest autor. Gdzie jest ten nóż? Ej. Nie zauważyłem, co się stało z tym nożem. No go chyba nie wyrzuciłem, prawda? Jejuśku. No nie to. Tu jest. A, wiem. To tu. I teraz 5:15. Władza nad czasem. Zegary nie miały z tobą szans. Safe numer 826. Nie ma safe'u. Jakie strzałki. Czekajcie, ja sobie to oczywiście cyknę. Już no momento, moi drodzy. Przepraszam, że takie nieprzygotowanie, ale nie wiedziałem, na czym w ogóle ta gra polega. Dobra. 826. Już nic nie ma? Nic nie ma. Tu też nic. I'm Amanda. And I'm Wooly. It's such a nice day for a picnic. What's your favorite food to eat at a picnic? Oh, I don't like that at all. Amanda, what's that smell? I've never smelled anything like that. I don't know, Wooly. You're right. It's a bad smell. What do you think is making that bad smell?
No nie wiem. Brzydko pachnie, żadnej kupy nie widzę. No, that looks fine. No to jest, to jest. This sandwich is stinky because it's rotting. This tree stump is rotting too. Do you know why? Things rot when they are not alive anymore. Do you know what the opposite of alive is? Look at the tree stump. If it's not alive, what is it? No. Owcia? No martwe. Nie, chcę zobaczyć, co powie. I don't think we should be talking about this. Are you afraid to think about it? That's right. The tree stump is dead. Dead is the opposite of alive. Good job! Plants can die if they don't get enough light or water. Or if they get a disease. Let's go back to our nice picnic. Animals can die in different ways too. Look at poor Mr. Fox. He is dead and rotting. What do you think killed him? The gun? The knife? Or the poisonous berries on this bush. Obstawiam, że broń. I don't think that was it. No, nóż. It wasn't that. Look at his funny tongue. He's silly. What killed him? Broń. Wouldn't it be nice if he could tell us? Mr. Fox, what made you die? It was the ugly old bear trap. Mr. Fox didn't even know what got him until it was too late. Amanda, this has gone too far. I don't like this. We saw so many things today! A rotting sandwich, a rotting tree stump, and silly old rotting Mr. Fox. Sometimes I feel myself rotting. But it feels far away. Amanda! Nothing is rotten here. What do you think? Do you think that everything rots? Of course not, Amanda. I'm not asking you. Answer my question. You don't have to answer that. Nic nie chcę pisać. See? Everything is fine here. It's all fine. Whoa. Makabryczny koniec, zaczekaj brutalnego końca. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. No na pewno będziemy kontynuować, bo tutaj widzę, że jest znacznie więcej rzeczy. Mamy dopiero pierwszy ending, trzech, i chciałbym to zrobić do końca, tak czy inaczej. Więc jeszcze raz pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Trzymajcie się, hej hej!